Witam wszystkich w drugiej części i pracujemy na tej samej mieszance, która jest na części pierwszej, czyli na części poświęconej dalekiemu dystansowi, głębokim łowiskom oraz rzece do uciągu tak 50-60 gramów. Zobaczcie, przez dodanie kolejnej miarki chleba tostowego robi się nam już całkowicie inna mieszanka. Zobaczcie, że miks można wypracowywać i różnie go dostosowywać pod siebie przy użyciu chleba tostowego. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od wielu lat jestem fanem chleba tostowego. Tu teraz pokazuję Wam, jak będzie pracować ta mieszanka. Mieszanka, tak jak w tej części pierwszej, którą widzieliście na rzeki i dalekie dystanse i głębokie łowiska, składa się z czterech części pelletu, jednej części wody, jednej części zmielonego pelletu i teraz w tym wypadku już dwóch części chleba tostowego. Zobaczycie zaraz, jak to diametralnie zmienia pracę zanęty. No i żeby było wesoło, dorzucam jeszcze jedną część. Jeszcze jedna część chleba tostowego to daje już nam zanętę super szybko pracującą na krótkie dystanse, płytkie łowiska. Zobaczycie, że po prostu po wrzuceniu do wody, no to obsypuje się od razu. Wrzucam kulkę pop-upa, zasypuję pelletem. Oczywiście tym miksem, można powiedzieć. I zaraz zrobimy test wody. Gdy będziecie znali swoje mieszanki, gdy będziecie wiedzieć, na czym pracujecie, poświęcicie się nawet kupnym zanętom, ale cały czas tym samym, z dobrych firm, które wiadomo, że są powtarzalne, będziecie wiedzieć dokładnie, jak co Wam pracuje. Nie można pojechać nad wodę, umieszczać papę i myśleć, że wszystko jest w porządku, a tak naprawdę może być wszystko sklejone albo opaść gdzieś w toni. Tu macie pokazane przeze mnie, jak można się dostosować do wszystkich etapów łowienia, dodając chleb tostowy, który naprawdę poprawia pracę. Kiedyś jeszcze zrobimy wyższy level przy dodaniu ziaren, ale zobaczcie, tu już ta mieszanka szybko pracująca uwolniła kuleczkę i ona naprawdę szybko pracuje. A mieszanka z lewej strony to jest ta mieszanka z dwoma częściami chleba tostowego. To jest moja ulubiona mieszanka, która zawsze mi się sprawdza. Zobaczcie, też już uwolniła przynętę. Cóż więcej potrzeba? Do metody większej filozofii nie trzeba. Polecam zastosowanie tej dawki pelletów, czyli 4 miarki pelletu, jedna miarka wody, jedna miarka pelletu, mieszanki pelletów zmielonych i w zależności od tego, co chcecie otrzymać, dawkowanie chlebem tostowym. Nigdy nie zepsujecie sobie pracy takiej mieszanki, takiej zanęty. Będziecie wiedzieć, co macie w podajnikach, jak to pracuje. No i tylko kwestia dodawania różnych atraktorów, ewentualnie dostosowywania się do gustów ryb. Macie bazę pokazaną. Przejdziemy jeszcze w innych filmach na wyższy level, ale to już po nowym roku. Teraz jeszcze wrzucę kilka takich troszeczkę innych ciekawostek. Mam nadzieję, że Wam się to sprawdzi. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego filmu. Na razie.